Służby mundurowe w środę przed południem otrzymały wezwanie do wypadku, do jakiego doszło w miejscowości Janowice w gminie Wierzbinek. Okazało się, że potrącony został starszy mężczyzna. 75-letni rowerzysta został w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach potrącony przez ciężarówkę marki Iveco. Jako pierwsi na miejscu byli strażacy. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów niezwłocznie przystąpiliśmy do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie, a następnie zabezpieczyliśmy miejsce lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, mimo próby reanimacji pokrzywdzonego, przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon. A jak doszło do tego wypadku? Policjanci wciąż wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Poza ekipą LPR-u i policją w zdarzeniu brało udział kilka zastępów Straży Pożarnej. W działaniach brały udział jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wierzbinek, OSP Ziemięcin oraz strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Koninie. Po zbadaniu okoliczności tego tragicznego zdarzenia będzie wiadomo, kto zawinił, czy kierowca, czy rowerzysta.